na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawiennych. Czyta nam Kościół Święty Matka Nasza dziś pierwszą niedzielę Adwentu, lekcję zaczerpniętą z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, bracia. Wiecie, że pora już jest, abyśmy ze snu powstali. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Jako za dnia uczciwie postępujmy, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i zazdrości, ale się obleczcie w Pana Jezusa Chrystusa. I słowa z Ewangelii Świętej, według świętego Łukasza z rozdziału 21, których to jako Bożych słów powstawszy z nabożnością wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim. Będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów od zamieszania szumu morskiego i nawałności, gdy ludzie schnąć będą od strachu i oczekiwania tych rzeczy, które będą przychodzić na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszone będą. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z mocą wielką i majestatem. A gdy się to dziać pocznie, spojrzyjcie, a podnieście głowy wasze, bo się przybliża odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo, spojrzyjcie na figę i na wszystkie drzewa. Gdy już owoc z siebie wypuszczają, wiecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że się to będzie działo, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę mówię wam, że nie przeminie to plemię, aż się wszystko ziści. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tyle to słów Bożych i słów Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do odczytania dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu. Do czcigodnych wiernych najświętszą ofiarę mszy świętej składam dzisiaj. Kolejną już mszę świętą gregoriańską. Jest ósmą za świętej pamięci Anny Franciszak, mamy pani Renaty, intencję mszy świętej od córki. Do czcigodnych wiernych, do ogłoszeń. Bogu niech będą dzięki, Deo gratias, za odbytą wczoraj jest 39. comiesięczną naszą pielgrzymkę z Wronieckiej do Tulec ze stałą intencją o przywrócenie, dla przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej do naszego salezjańskiego kościoła i dalsza część jest, a przez to przyczynienie się, by Najświętsza Ofiara Mszy Świętej wróciła do każdego kościoła Polski, Europy, świata, budowanych dla składania w nich Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, a nie posoborowych uczt. To mi szkoda jest, że wczoraj z tytułu czytania tekstu, który otrzymałem od przetłumaczone teksty z angielskiego pana Sławomira Soi, listu, odezwy arcybiskupa Wigan do lekarzy w sprawie pseudo-COVID-a i jednocześnie dalszych
kroków, jakie wobec ludzkości są planowane przez zbrodniarzy, ludzi o kwalifikacjach zbrodniarzy, to takich solidnych, nie pojedynczych osób, ale całych rzesz ludzkich, że mówiłem tam o takim fakcie obrzydliwym, z czego dzisiaj nie ma śladu, bo kanał został zablokowany na 2 tygodnie, po raz kolejny w krótkim czasie. To z takiej mojej niefrasobliwości, to znaczy przegrywać ze sztuczną inteligencją YouTube'a, no cóż to jest za honor. Także nie zdawałem sobie sprawy, tak powiem, w jaki sposób, mówiąc tu do czcigodnych wiernych, te rzeczy puszczania transmisji, nie zawsze to jest wszystko w moich rękach. Szanowny Pan tu ma swój udział. I nie wiedziałem, w jaki sposób tak możecie przyjąć. No, ksiądz tak nie wie, nie wiedziałem, że to tak działa. Tak? To jest tak jak z maszyną we Włoszech, jak jesteś, są bramki, u nas też do toalety chcesz, bo nie rzucisz 2 zł, to nie weźmiesz, nie wejdziesz, tam nie ma, że w portkach będziesz coś miał, nie wejdziesz, więc tu inteligencja YouTube'a, to jest na służbie społeczności, inteligencji społeczności YouTube'a, wśród których też jesteśmy, więc od tej strony można powiedzieć, że to jest zwycięstwo. No ale jest porażka od tej strony, że osoby, które by chciały przy świętej słuchać, no to teraz przez 2 tygodnie nie będą. To jest tam chyba ostatnie ostrzeżenie, a później już w ogóle zlikwidują kanał. Panu zabrakło bodaj tam 40 głosów do subskrypcji kanału o tytule osobistym Pana. Gdyby to było, no to mogłaby msza święta teraz iść z Pana osobistego kanału. Też nie zostało mi powiedziane, że to jest taka mała liczba brakująca. Ja myślałem, że ta liczba się uzbierała. Gdyby tak było, to bym zaapelował, że niech Pani ma Pani dzieci, wnuki, to niech tam zrobią. To zawsze przy okazji takiego apelu inne osoby by usłuchały i pewnie mi się te 40 osób znalazło, więc jestem w tym wiele takiej niefrasobliwości i nieświadomości z mojej strony też, w jakim my świecie żyjemy. W jakim my świecie żyjemy. W takim świecie żyjemy, że nad nami już ma kontrolę sztuczna inteligencja, bo to jest, wszystko idzie z jakiegoś takiego klucza. To mi napisano w wyjaśnieniu, że ze względu na szerzenie fałszywych wiadomości medycznych, czyli dotyczy tamtych konkretnych, hasła padły o szczepionkach, o grafenie, więc społeczność YouTube'a nie znosi takich treści. Można mi się pocieszać i tym się nawet nie pocieszam, tylko to jest taki znak dobry. Czy ktoś z czcigodnych wiernych zna, słyszał o księdzu profesorze Koczwara z Lublina, to można tam przeczytać, że został mu przez lubelskiego biskupa nadany zakaz głoszenia Słowa Bożego z powodu kontrowersyjności kazań. I tam w ramach tej kontrowersyjności się pokazuje, że właśnie kwestionował sprawę pseudopandemii, udział w tym duchowieństwa i tak dalej, więc żeby na najlepszej drodze kapłan, żeby zobaczył i zwlokł z siebie tą sztuczną maskę posoborowia, że to jest Kościół, że to jest Kościół Chrystusowy, że struktury kościelne są na służbie Kościoła Chrystusowego, bo tak nie jest. Bo tak po prostu nie jest. Więc od tej strony pewnie, że to dla kapłana jest cierpienie, jest jakaś tam droga, ksiądz już ma dużo siwych włosów, do tego jest profesorem, więc jest nauczony pewnych takich wobec siebie odniesień takich, jak to się przynależy. A tutaj bez ceremonii, a nie władza, która,
która rości sobie tam tytuł posiadania autorytetu kościelnego, eliminuje księdza zgłoszenia kazań. Daj Boże, i pewnie innych wypowiedzi też, że to wszystko da ten impuls otrzeźwienia księdza, który w pierwszej kolejności zwróci się do właściwego kultu, bo o tym, czy właściwie przy właściwym kulcie stoi, to do tej pory słychać nie było. Tak jak w przypadku księdza Oku, księdza Guza i tak dalej. Także z jednej strony takie wiadomości martwią, a z drugiej strony cieszą. Co jeszcze do czcigodni wiernych, tutaj do ogłoszeń, do włączenia. Zanim przeczytam wprowadzenie do Adwentu. Pan dzisiaj z Najdalsza przybył, tak? Po raz pierwszy tutaj to na Wroniecką. Nikt tam Pana z nas, ja przynajmniej nie widziałem. Może i tak. Radość, że docierają nowe osoby, że Pan wiedział też, jak się ubrać od razu, jeszcze nie był też, to zawsze do zauważenia. Bogu dzięki. Do czcigodnych wiernych też wczoraj się tam jakieś, wykorzystując talenty plastyczne, moja siostra natrudziła z figurką. Powinna być jakaś tam bramka, taka 2 metry przed, żeby za blisko nie podchodzić. W takim znaczeniu, że no figurka jest stara, jest odmalowana. To, co tam dało radę jakoś odmalować, jest. Zepsuć szczególnie nie. I w związku z tym też proszę, żeby czcigodni wierni, jeśli taka będzie możliwość, to po mszy świętej tam zejść na dół. Wczoraj kupiłem kafle na podłogę do kaplicy celi, to daj Boże, że się no, będzie czynić. I żeby tam jakieś swoje zdanie powiedzieć, bo kupowane były w tym tutaj pobliskim Leroy Merlin, tam jest zawsze możliwość oddania rzeczy, czy jak ktoś powie, że mi się nie podoba, tak absolutnie nie, albo nie tak, tak dalej, to zawsze ja to chciałbym brać pod uwagę, no bo przecież ja tam, daj Boże, będę sprawować, a czcigodni wierni, mimo moich słów, piątek i sobotę, to dzisiaj jesteście tutaj, a nie gdzie indziej, więc słowa mówiłem na sposób taki, że kierując wiernych tam, gdzie mam jako kapłan obowiązek, ale też nie powiedziałem, że jak przyjdziecie tu, to was wygodnie, albo powiem czcigodnemu Panu, że proszę nie wpuszczać, wręcz odwrotnie, więc jest zawsze potrzeba, że ponieważ no, ja nie czynię i nie ma takich możliwości, ja nie mam takich, że jakiś projekt zrobić, 5 projektów, a może to, zresztą nie o to chodzi, chodzi o walor piękna. I teraz dobrze by było, bo to też się tutaj z tą figurką wiąże. Jak byłem w Afryce, w Łau, mieliśmy na ścianie głównej kościoła takie malowidło, to jest święty Józef Robotnik. Mam gdzieś to tylko zdjęcie. To było takie malowane jakby przez ucznia z 8 klasy, albo jak nieraz u nas widzimy sztukę ludową. Że się inaczej różni sztuka, którą, nie wiem, tu pan jest z tych regionów, góral wyrzeźbił coś i tam tak czuć taką rękę, że jest taka gruba. W sensie taka, że ten detal jest inaczej ujęty, niż że ktoś tam misteryjnie tak tam każdy szczegół dopracował. Rzeczy i w jednym, i w drugiej jest dla mnie piękna. Dlaczego widzimy, że jest dla mnie piękna? Bo duszę naszą cieszy, jak nie mamy jej zepsute. I teraz rzecz jest właśnie, że ja to malowidło, w którymś momencie on się zaczął bardzo podobać. I przywiozłem zdjęcie do Polski. Do Polski. W międzyczasie w Polsce miałem okazję być w domu sióstr salezjanek na Ostrów, tam nowy dom sióstr jest. I tam siostra, taka malarka mnie, po szkołę z mamą oprowadzała, a tu księży. Tu jest mój obraz Pana Jezusa. No to patrzyłem na obraz Pana Jezusa przez siostrę namalowaną. Bo jak siostrę ładnie maluje, bym tak nie namalował. I zabrałem obrazek tego, bo jest ten obrazek z Panem Jezusem, siostra taka i tak. I miałem okazję się spotkać z moim kuzynem. Nie wiem, jakie on tam wartości jest, artysta, ale no kończył ASP we Wrocławiu, tam był adiunktem też, także jakieś zdolności ma.
Pamiętam taki epizod z jego życia, jak dawał jakieś tam prace na dyplom i dał ileś prac i portret jego ojca było i profesor przyjmował, że na tego dziada to se zabierz. W każdym razie, no zna się, bo ma warsztat i ogląda ten obrazek naszej ściany głównej w Łał, w Afryce, w Sudanie Południowym. Taki prosty i to takie misteryjne dzieło od tej siostry. Weź tą Jezusiczka, to se, co ci się nie podoba? No zobacz, jaki to jest kicz. Zobacz, jaki tu jest kicz. Jaki słodziutki Pan Jezus, oczy niebieskie, włoski, wszystkie te włosy, jak masz, to masz wszystkie tak tutaj równo, sto po tej stronie i sto po tej, a tam wszystko tak wygląda. I rzecz jest, że tamto malowidło w Łał miało znamiona warsztatu miejscowych artystów i na sposób bardzo prosty, ale pokazywało no, świętego Józefa w pracy i tak dalej, miało walor piękna. Dlaczego? Dlatego, że było spełnione warunek dobra i prawdy. Warunek dobra polega na tym, że do osiągnięcia właściwego celu użyjemy właściwych środków. Czyli jak chcę żonie powiedzieć, że ją kocham, to co muszę zrobić? Kwiaty kupić, a nie opluć ją. Ja opluję ją, powiem, że cię kocham, to co ona z tego odbierze? Albo powiem jej, że je kocham, ale na sposób wyszczekany, nakrzyczę na nią. Jak cię bardzo kocham! Wali mnie. Bo niewłaściwy środek do osiągnięcia właściwego celu. Natomiast bardzo u świętego Tomasza się nazywają transcendentale. Warunek prawdy polega na właściwie określonym celu. I rzecz jest, że ta figurka była po prostu brudna. Jak ty masz brudne buty, albo brudne łapy, albo brudne paznokcie, to nie może być ładne, rozumiesz? Jak Matka Najświętsza miała nogi brudne, stopy, to nie może być ładne. Rzecz jest, że brud ma bardzo, bardzo dobry walor, co? Zasłania wiele rzeczy. I na tej figurce, która była brudna, pewne rzeczy były przykryte. Teraz są na pewien sposób odsłonięte, ale też widzisz, że ta figurka nie była robiona przez artystę, albo inaczej, czas sprawił, że tak jak masz, jak ktoś was w stolarce robił, to widzi na przykład, że tutaj jesteś w stanie tą poręcz dotknąć i zobaczyć, jakim papierem była ścierana, albo jak na samochód patrzysz, dlaczego się błyszczy. Bo ktoś ścierał papierem ścierym, się namęczył do numeru tam ileś, a ktoś trzy razy dalej. I rzecz jest, że jeżeli jest spełniony warunek piękna, to rzeczy nas cieszą, ale nie muszą wszystkich. I żeby w tym miejscu warunek piękna był spełniony, to oprócz właściwego celu, właściwych środków, co jeszcze jest ważne, żeby było spełnione tutaj? Ile masz kasy? A ty ile masz emerytury? To dawaj. No właśnie tak się nie. To znaczy, to za co trzeba zapłacić, jest do zapłacenia. Przykład, trzeba było na dole przenieść tam wodę i tak dalej. Ja tego nie zrobię, Pan się za to też nie zabierze. Przyszli majsty, dwa dni pracowali, skasowali tak, że chciałabyś mieć syna takiego albo męża, który codziennie przyniesie do domu i to było poza pracą tą prawdziwą. Tak po prostu przyszli sobie dorobili, dwa dni, solidnie. Więc za to, co trzeba zapłacić, ale jest wiele rzeczy, których powinniśmy chcieć przynajmniej zrobić sami. Jeżeli ich nie zepsujemy, to zawsze będą smakować. Czy Pan jest mistrzem gotowania? Ma dyplom? A mi zawsze smakuje, jak Pani gotuje. A Pani ma jakąś specjalizację w robieniu kawy? To zawsze dobra jest.
A pan ma jakieś licencje na wożenie ludzi samochodem? Pan, szanowny, też? Praktykę. Ale jakiegoś tam dyplomu, majestro, coś takiego? Nie widziałem. A zawsze szczęśliwie przyjedziemy. Czy oprócz tych warunków dobra i prawdy, znaczenie właściwe środki i właściwie określony cel potrzebny, jeżeli tylko możemy coś zrobić sami, to zrobimy, a nie wyręczymy się pieniądzem, za którym dzisiaj jest wszystko, jeżeli go masz. Jeżeli rzeczy mają być cenne, zasadniczo muszą dużo kosztować, albo jakimś trafem nie dostajesz. Natomiast rzecz jest, że dużo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić sami, których kwalifikacje w oczach innych nie będą aż tak znaczące, natomiast będą miały jeden podstawowy walor. Będą nas cieszyć. To jest przeze mnie zrobione. To jest zrobione przez kogoś z wiernych. I na tej zasadzie proszę też patrzeć na tą odmalowaną figurę przez panią i na tej zasadzie patrzeć, jak zejdziemy na dół, jak ma być w kaplicy ceny. Że to nie jest miejsce, w którym ksiądz by powiedział na ten sposób właśnie, że no wierni są, dawaj kasę. Dawaj kasę. Albo wierni by pomyśleli, nas jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, jak my za to zapłacimy, ale jak ksiądz powie tam bony, to tam w Kanadzie nas jedna słucha, to w tym pani nie było w piątek, a z Kanady już był do kogoś tam telefon, że jej nie ma tu w kaplicy, bo w Kanadzie wiedzą, że pani nie ma w kaplicy. Że oni tam przyślą. Tak nie może być. To nie może być baza. Bazą jest każdy z nas. Dołoży swoją cegiełkę. Więc robót do spełnienia są proste roboty. Tapetę trzeba pozrywać. Okna trzeba, dwa okna opalić i farbę zerwać. Jak ktoś umie, kafelki położyć, zerwać starą farbę, pomalować, założyć elektrykę. No i tam pomóc cały czas najważniejszy warunek tu na domu, w domu jest wynosić rzeczy nie wiadomo gdzie. Ze strony tutaj, żeby na dole mógł ksiądz zamieszkać, żeby mogły być tam drzwi, żeby mogła być zakrystia, żeby mogła być biblioteka. Książki mogły być wkładane. No i wiele, wiele, wiele robót. Dzisiaj pan tu do której pracował w domu? Do trzeci. Więc jeżeli ktoś z czcigodnych wiernych cokolwiek chce włożyć, to wiedzieć, że zawsze przyczynia się do tego, że w efekcie wobec nas, przynajmniej dla nas, którzy tu przychodzimy, choćby innym ludziom nic to nie znaczyło, to co uczynimy będzie miało walor piękna i co najważniejsze, że z czasem dla innych ludzi, którzy też będą poznawać jakąś prawdę o nas, rzeczywiście będzie do odkrycia, a to jest właśnie piękne, a nie kicz. Czyli nie będzie tego zawodu, że pojedziesz tak, jak jedziesz do Lichenia, że widzisz tam kupę kasy, ale jak pojedziesz do Lichenia i na przykład do małego kościółka gdzieś tam, w Polsce mógłby być, ale do Włoch, to zobaczysz, że tam wszedłeś, jakiś jesteś uradowany. A w Licheniu patrzysz i mówisz, kurczę, ile to kosztowało. I czy rzeczywiście, jak tyle kosztowało, to trzeba było, że tutaj na każdej cegiełce będzie, a to Fornalski stąd, a to Kowalski stąd. I pewnie musi być, bo gdyby nie było, to nie dałby kasy. Nie tak tutaj ma być. I jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jeżeli ma być argument piękna spełniony, czyli synteza prawdy i dobra, że to, co się tutaj czyni, jeśli chodzi o miejsce składania świętszej ofiary, może być na grzechu zbudowane. W piątek był, daj Boże, jutro przyjedzie też pan Piotr, którego czcigodni wierni mogli w Wieczwałdzie poznać. To jest bezpośrednio pan, który w niedzielę tam w Wieczwałdzie, w domu państwa Joniaków, kierował słowa do pani, a potem w poniedziałek pani się zdenerwowały i huczko miał z paniami porachunki. Raz, dwa, trzy, cztery. O, pani też była tam, się niecierpliwa, że to długo wszystko trwa. Tak? Dobrze mówię? Czy pani nie było wtedy?
11 kwietnia. Mniejsza z tym. W każdym razie, że nie może być znamion, przynajmniej w jakiś sposób wkalkulowanego zła, grzechu. Więc wiąże się to z tym, że teraz w najbliższym czasie przynajmniej wychodzi, że będę jeździć pod kościół, bo trzeba nie jeździć, ale ktoś tutaj przy panu, który będzie tam malował i roboty, które trzeba zrobić, że nie może być sam, że wychodzi, że pan Jakub nie jest w stanie pogodzić dwóch rzeczy i być tam, że to jest też błogosławieństwo Boże, że transmisji w tym czasie nie ma. Natomiast jest inna rzecz, że pytanie jest, jak nie ma transmisji, jak jest ze sprawą bezpieczeństwa ze strony. Wczoraj przykład, klęczymy pod kościołem, jest nas grupa, ksiądz Bielski wychodzi, robi zdjęcia, za chwilę przychodzi Huczko i tam krzyczy na nas, jakby z piekła wołał. Więc widać, im ta modlitwa mocno przeszkadza. Daj Boże, że w tygodniu tam choćby jedna dusza przyjdzie, żebyśmy się mogli we dwoje przynajmniej modlić, może jeszcze ktoś znajdzie możliwość. Także te rzeczy bym chciał do ogłoszeń włączyć. Chciałbym odczytać wprowadzenie w Adwent. Poważne wprowadzenie, poważna lekturka z mszału mszalika rzymskiego. Pierwsza część roku kościelnego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Już Adwent, rok Pański 2022, pierwsza niedziela Adwentu. Z wprowadzenia z mszału rzymskiego. Tajemnica wcielenia. Okres Bożego Narodzenia ma trzy człony. W dawnym kalendarzu kościelnym tak dzielono ten czas. Czas adwentowy, czas Bożego Narodzenia, czas po objawieniu i rozwinięcie. Chrystus wskazał jako ideał doskonałości doskonałość swego Ojca. Bądźcie wy tedy doskonali, jako Ojciec wasz niebieski doskonały jest. A jednocześnie wskazał nam niezawodną drogę, aby osiągnąć ów ideał na pozór przekraczający całkowicie możliwości człowieka. Kto widzi mnie, widzi Ojca. Jam jest droga, prawda i żywot. Być drugimi Chrystusami to hasło wyraża jedną z najdroższych w sercu chrześcijańskiemu praw, dzięki której tyle milionów dusz skupiło wszystkie swe myśli i uczucia wokół osoby Mistrza z Nazaretu. Życie Jezusa, powiada święty Leon, jest dla nas zarazem wzorem i sakramentem. Nie ma więc w życiu Jezusa niczego, co by nie było udziałem naszego życia. Każdy jego czyn, słowo, nauka i cud mają oprócz swej wartości historycznej jeszcze wartość wieczną, która waży bezpośrednio na życiu całego Kościoła i każdego z jego członków. Tyczy się to szczególnie pewnych kulminacyjnych faktów życia Zbawiciela, na które Kościół położył większy nacisk, grupując je w cykl nazwany rokiem liturgicznym. Zamykając te uroczystości w pewien obwód zamknięty roku słonecznego, Kościół chciał przez to uwydatnić charakter wiecznotrwały tajemnic Chrystusowych. Rok liturgiczny to obchód żywy i czynny całego Kościoła, który jednoczy się z misterium Chrystusowym, aby czerpać w tym łaskę naśladowania boskiego Mistrza. Tajemnice Chrystusowe stają się w ten sposób osią naszych przeżyć. Rodzimy się z Chrystusem, z Nim zanurzamy się w wody Jordanu, z Nim w dzień potrójnego kuszenia na puszczy przezwyciężamy szatana, z Nim przede wszystkim cierpimy, współkrzyżowani umieramy, a odkupieni zmartwychwstajemy i do nieba wstępujemy. Daj nam Boże. W ten sposób zrodzony z chrztu, zasilony Eucharystią, ukształtowany przez rok kościelny czyn katolika nabiera tego wyrazu pełnego nadprzyrodzonego,
pełnego i nadprzyrodzonego, który będzie najpiękniejszą odpowiedzią człowieka na powołanie do doskonałości. Czas adwentowy od pierwszej niedzieli adwentu do 24 grudnia, objaśnienie dogmatyczne, czyli dotyczące jak wierzymy. Wyraz adwent z łacińskiego adventus oznacza przyjście, zjawienie się. W istocie podczas adwentu Kościół obchodzi tajemnicę dwojakiego objawienia Chrystusa. Objawienia łaski i objawienia chwały. Historyczne narodzenie Jezusa było objawieniem łaski i miłosierdzia Bożego. Okazała się dobroć i ludzkość Zbawiciela. Święty Paweł do Tytusa. Powrót zaś Chrystusa przy końcu świata, paruzja, będzie objawieniem Jego chwały i potęgi. Te dwa objawienia stanowią jakby dwa bieguny, między którymi rozwija się obecne życie Kościoła, czyli objawienie zaistniałe, historyczne, wcielenie Pana Jezusa i objawienie, czekanie na powtórne przyjście Pana Jezusa, paruzji. O ile jednak drugie objawienie będzie ostatecznym zwycięstwem Chrystusa i nieobłaganie przekona wszelką istotę żyjącą o Jego prawdzie, o tyle pierwsze objawienie ukryte jest zasłoną tajemnicy. Naród żydowski pod wpływem prądów politycznych i doktryn faryzeuszów spodziewał się Mesjasza nad człowieka, króla o silnej władzy doczesnej, który miał zgromić wszelkich nieprzyjaciół narodu wybranego, a zwłaszcza wrogie Imperium Rzymskie, oraz podłożyć podwaliny pod przyszłe wszechświatowe państwo izraelskie. Chrystus natomiast, prawdziwy Mesjasz, upokorzył się, unicestwił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się na podobieństwo ludzi i postawą znaleziony jako człowiek. Przyszedł więc Syn Boży, ale cichy i pokorny, ubogi w stajence betlejemskiej i jako łagodny baranek umiera na krzyżu, by uznać w nim Zbawiciela świata i Syna Bożego. Rozum ludzki musi również się upokorzyć i poddać światłu wiary, które jedynie zdoła mu wskazać istotę planu Bożego. To pierwsze objawienie łaski okryte tajemnicą trwa nadal w Kościele założonym przez Chrystusa, albowiem życie Kościoła jest przedłużeniem życia Jezusa, a więc Chrystus nadal wśród nas przebywa, aczkolwiek dla zmysłów naszych ukryty. Dopiero wiara nam odkrywa Jego obecność, bądź to pod postaciami sakramentów, bądź to w osobie naszych bliźnich, jak za czasów Jego pobytu w Palestynie, jak i tak dzisiaj musimy kornie schylić czoło i starać się o czystość serca, być ubogimi w duchu, aby go ujrzeć i z nim przestawać. Jednakowoż wiara katolicka nie tylko głosi, że Chrystus narodził się z Marii Panny, ale również, że wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego i stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Powróci więc Syn Człowieczy w pełni majestatu swego bóstwa, przyjdzie objąć w posiadanie królestwo, które odkupił swoją krwią, dziedzictwo, które mu dał Ojciec Niebieski. Od zarania swych dziejów Kościół oczekuje powrotu Chrystusa z utęsknieniem oblubienicy za oblubieńcem, czuwając jak ów sługa z Ewangelii na powrót swego Pana. Zadaniem Kościoła jest przygotować świat na powrót, powtórne przyjście Jezusa. Czyni to uświęcając duszę i ukazując im Chrystusa ukrytego pod zasłoną sakramentu. Czy to w liturgii, czy w Słowie Bożym, misję tę wykona aż do chwili, kiedy On sam przyjdzie. Miara więc, jaką przyjmiemy Jezusa z rąk Matki Kościoła i z jaką odpowiemy naszą gorliwością na to pierwsze objawienie miłosierdzia Bożego, będzie miarą, z jaką Chrystus będzie nas później sądzić. Od naszego ustosunkowania się do pierwszego objawienia Chrystusa w Kościele zależy nasza przyszłość i los naszych dusz. Objaśnienie historyczne. Całe życie Kościoła możemy nazwać adwentem. I myśl ta przenika wszystkie okresy roku kościelnego.
Niemniej jednak tym rozważaniom są poświęcone przede wszystkim te 4 tygodnie, które poprzedzają święta Bożego Narodzenia. Okres Adwentu jest więc nie tylko przygotowaniem do tej uroczystości, ale również i wstępem do całego roku kościelnego. Aby nas wprowadzić w atmosferę Adwentu, Kościół Święty przedstawia nam 3 postacie, które służyć będą za przewodników w tym okresie. Będą nimi prorok Izajasz, święty Jan Chrzciciel i Najświętsza Maryja, Matka Chrystusa. W pierwszych już stronach Starego Testamentu czytamy zapowiedź Zbawiciela, Syna Niewiasty, która swą stopą ma zdeptać nieprzyjaciela ludzkości. Oczekiwanie Mesjasza, który ma przywrócić zerwane przymierze między Bogiem a człowiekiem, jest osią religii Starego Zakonu. Nigdzie jednak nie przybrało ono tak żywej formy, tak lirycznego wyrazu i wzniosłych akordów. Nigdzie również zapowiedź ta nie była tak jasno wyrażona, jak u księcia proroków Izajasza. Ów mąż Boży, żyjący około 8 wieku przed Chrystusem, był obdarzony niezwykłym darem proroczym. Jego mowy, zwrócone częściowo do współczesnych, a częściowo do przyszłych pokoleń, rozwijają cały plan ukryty zamysłów Bożych, zapowiadając już to karę przez karę Bożą, oczyści swych Bóg wybranych, już to nadzieje i wspaniałość Królestwa Mesjańskiego. Słusznie więc Kościół czyta nam w lekcjach brewiarzowych i mszalnych szerokie ustępy księgi tego proroka. Duch Adwentu to duch nadziei, którym przejęta jest modlitwa sprawiedliwych Starego Testamentu. Wraz z Izajaszem oczekuje również Kościół na przyjście oswobodziciela narodów od przemocy i gwałtu, Chrystusa Króla Pokoju, za którym tęsknią ustawicznie dusze dobrej woli. Druga postać adwentowa, Jan Chrzciciel, uczy nas właśnie tego, co mamy czynić, aby przyspieszyć nadejście Królestwa Bożego. Ów herold Chrystusa, posłuszny głosowi Bożemu, opuszcza pustynię, gdzie spędził dzieciństwo i w Betanii nad brzegiem Jordanu, chrztem pokuty, przygotowuje duszę na przyjście Zbawiciela. Cnoty jego są tak wielkie, że niektórzy biorą go za Mesjasza. Wtedy faryzeusze wysyłają z Jerozolimy kapłanów i lewitów, by dowiedzieli się, co sam o sobie twierdzi. On im odpowiada, że jest tym, o którym prorok Izajasz mówi. Ja mam głos wołającego na puszczy, prostujcie drogę pańską. Gdy Chrystus przychodzi nad Jordan, aby być ochrzczonym od Jana, święty Jan wyznaje, iż ten jest barankiem Bożym, którego krew zmyje grzechy świata. Po upływie pewnego czasu Jana wtrącono do fortecy Macheront na wschód od Morza Martwego w Perei. Tam dochodzą go wieści o cudach Chrystusa, wysyła wtedy 2 z uczniów swoich do Jezusa z zapytaniem: Tyś jest, który masz przyjść, czy innego czekamy? Uczynił to, aby Chrystus mógł posłannictwo swoje stwierdzić wobec wszystkich. Takim było świadectwo Jana. Trzecią postacią, która stale czuwa nad nami podczas Adwentu i przygotowuje nasze dusze bezpośrednio do przyjścia Jezusa, to Najświętsza Panna Maryja. Ta, której uroczystość niepokalanego poczęcia obchodzimy w Adwencie, a której czci szczególnie poświęcona jest msza Rorate, staje się podczas tego okresu wzorem obcowania z Bogiem w świętym skupieniu, milczeniu i czystości serca i przykładem miłości bliźniego. I objaśnienie liturgiczne. Myśl oczekiwania Chrystusa była zawsze bardzo żywa w Kościele. Pierwsze jednak ślady Adwentu w jednej z ustaw Synodu Saragońskiego, rok 380, wyraźniejsze dowody jego starożytności pochodzą z V i VI wieku. Okres adwentowy nie był wszędzie jednostajny. Na wschodzie zaczynał się dnia 14 listopada, w Hiszpanii na drugi dzień po świętym Marcinie, czyli 12 listopada. Od VII wieku liturgia adwentowa przybiera zarazem charakter pokutny, który wyraża się zawieszeniem Gloria i Tedeum oraz fioletowym kolorem szat. Diakon i subdiakon się przywdziewają z wyjątkiem trzeciej niedzieli,
dalmatyki i tunicelli, które są szatami weselnymi. Zamiast ite missa est, mówi kapłan. Benedicamus domine. Zamiast ite missa est, mówi kapłan. Benedicamus domino, czyli błogosławmy Panu. Odpowiadamy amen. Znajdujemy nadto w wielu tekstach nawoływanie do pokuty. Mimo tego duch Adwentu jest radosny, bo pełen nadziei rychłego posiadania Zbawiciela. Stąd też nadal rozbrzmiewa Alleluja, a w trzecią niedzielę Adwentu ołtarz przybiera się kwiatami, ornat może być różowy i dają się słyszeć organy. Nigdzie nie słyszałem, nigdy, że w czasie Adwentu się nie używa kwiatów. Ołtarz przybiera się kwiatami w trzecią niedzielę Adwentu. Proszę kwiaty zdjąć. W Polsce na mocy starodawnego zwyczaju codziennie przed świtaniem śpiewa się mszę świętą wotywną o Matce Boskiej, zwaną Roratami. Można położyć przy Matce Bożej. Msza święta na cześć Matki Najświętszej Rorata. Zwaną Roratami od pierwszych wyrazów introitu. Rorate cel, niebiosa spuści. Podczas tej mszy na ołtarzu goreje 7 świec. Dlaczego dzisiaj są 2? Ja mszę roratnią. Goreje 7 świec. 7 świeca, świecąca ponad innymi, ozdobiona zieloną gałązką i białą wstęgą, jest symbolem Najświętszej Maryi Panny. Proszę tę świecę uzupełnić zieloną gałązką, która będąc różdżką Jesego, Matka Najświętsza, dała kwiat wdzięcznego zapachu. Na szczególną uwagę zasługuje tak zwane antyfony, o śpiewane przy nieszporach od dnia 17 grudnia. To o jest początkiem. A które są najsilniejszym bodaj wyrazem tęsknoty adwentowej za Zbawicielem. I na dzisiejszą niedzielę. Pod znakiem niepokalanej dziewicy rozpoczyna się rok kościelny. Ongiś lud rzymski gromadził się w Bazylice Maryjnej, aby pod orędownictwem Boga Rodzicy oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa. Pan przyszedł, aby nas zbawić i powtórnie przyjdzie, aby nas sądzić. Tak w Jego sądzie, jak w miłosierdziu, okaże się moc i potęga łaski Syna Bożego, moc, która już oczyszcza serca nasze i chroni je od niebezpieczeństw grożących nam na skutek grzechów naszych. Do Ciebie wzniosłem duszę moją, Panie, otwórzmy szeroko serce i umysły nasze, aby łaski otrzymane we mszy świętej przygotowały nas do Bożego Narodzenia. Podejmijmy czcigodni wierni na czas Adwentu postanowienia. Pierwsze, że z dawnym zwyczajem po katolicku Adwent jest czasem zabronionym, jeśli chodzi o jakieś tam zabawy, tańce, hulanki, sfawole, wesele. Drugie, że jest czasem czynienia dobrych uczynków. Żeby te dobre uczynki czynić, trzeba nam pomocy Bożej, mocy światła Bożego, więc Adwent jest tym czasem, w którym dusza katolicka na mszę świętą, jeśli tylko może, przybiegnie albo pojedzie, więc gdzieś przybiegnijcie, gdzieś pojedźcie, ale żeby w czasie Adwentu rozliczać się, czy dziś mogłem być na mszy świętej, był na to czas, czy nie było na to czas. Jak będą jakieś pokusy, przeciwności, zwyciężyć. Mogą być drobne. Mogą być drobne. Drobne dla kogoś, a dla innego będą wiele znaczyć. Mecz może być pokusą. Inne rzeczy mogą być pokusą. Przyjść na mszę świętą. Rano przebędę, jeśli nie jest to zabronione z tytułu święta, odprawiać nie z kalendarza, ale jako wotywna cześć Matki Najświętszej. W związku z tym te msze święte roratnie
Jeżeli ktoś z dorosłymi jesteście, tak jak na Wronieckiej, przyjdzie z lampionem, źle nie uczyni. Gdyby to była zwykła świeczka, skąd przychodzę tutaj. Jak nie z domu, to przynajmniej tu otwórki. Otwórki, że jest to ten znak, że tych panien roztropnych, które są w stanie łaski uświęcającej. Ich pochodnie zapalone są. Winniśmy też czas Adwentu widzieć jako też ten szczególny czas wprowadzenia. To czytam, że nasze stanięcie, jeśli tylko możliwe, pod Kościołem, modlitwa tam ma to znamie skracania czasu powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Przyzywamy przyjścia Pana Jezusa, jesteśmy znakiem też, że bez przyjścia Pana Jezusa nie ma jak wielu spraw, w które ziemskie struktury Kościoła zabrnęły, nie ma jak odwoływać, będą odwoływane czy czynione na ludzki sposób, tak jak tu w przypadku księdza Koczwary będzie się kary na niego kanoniczne nakładać, zamiast jego słowo brać, przynajmniej to, w tym mówi prawdę, do serca. Także niech ten czas święty Adwentu będzie dla nas czasem błogosławionym. Rok temu się martwiliśmy, ja się martwiłem, czy jeszcze dane mi będzie kolejne Boże Narodzenie sprawować, przeżywać w domu naszym salezjańskim. Dziś już wiadomo, że nie. Pozostaje jakaś nowa rzeczywistość budowania w tym miejscu Kościoła w katakumbach, konkretnego miejsca składania najświętszej ofiary przy świętej, miejsca zamieszkania kapłana. Na to się nakładają. Na 1 grudnia mam wezwania do sądu. Dwie panie policjantki, pan policjant o zniesławienie policjantów na służbie, gdzie tam kierowałem słowa z troski o duszę tych biednych policjantów, którzy się wysługują tej całej mafii covidowej. W zanadrzu czekają sprawy od Żydów, procesu o mowę nienawiści wobec Żydów, wobec homo tam innych, więc może w jakim najbliższym czasie księdza do więzienia wsadzą. Pan będzie miał wtedy czas, żeby tu dom przygotowywać według swojego zamiaru za rok, czy za dwa, czy może inaczej. Mówię na sposób żartobliwy, ale sprawy nie są żartobliwe, więc stoimy przed jakimiś wyzwaniami, w których każdy z nas potrzebuje upraszać łaskę. Dlatego przychodź w Adwencie na mszę świętą, przybiegnij, przyjdź, nie szczędź czasu, wysiłku, łaskę. Pan Bóg będzie rozlewać obficie tym, którzy się z ufnością do Pana Jezusa zwracają. Będzie pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca, nie przeoczyć obowiązku spowiedzi świętej. Zawsze też w niedzielę to bez proszenia siadam do konfesjonału, jest czas, żeby przyjść w czasie różańca, zawsze można księdza prosić też o spowiedź. Niech Pan Bóg czcigodnym, wiernym błogosławi o tą partycypację, możliwy udział w tym, żeby w tym domu mógł powstawać Kościół w katakumbach. Nie Kościół katakumbowy, tylko Kościół w katakumbach. Wyrzucono nas, kapłana czcigodnych, wiernych, z Kościoła, gdzie mszy świętej się dopominamy, wołają za nami heretycy, sami nimi będąc też okupantami Kościoła od ponad pół wieku, zastępując mszę świętą katolicką nowym obrządkiem. To, co zacząłem mówić na początku, że na pewien sposób żal mi, że wśród tego tekstu, który zniknął z tytułu zablokowania YouTube'a, nie ma też tego tekstu słów, które wczoraj wypowiadałem, przywołując ten obrzydliwy fakt spółkowania kapłana amerykańskiego z dwoma prostytutkami na posoborowym stole, za co został ukarany, one też jakieś tam grzywny. Rzecz jest, że nic nie dzieje się tutaj poza naturą rzeczy. Posoborowy stół jest bluźnierstwem i bałwochwalstwem.
jest wyrazem jednocześnie kultu religii ludzkiej. No więc każdy z nas, który człowiekiem jest, wie, że przyjemność doznań jakichś tam jest jak najbardziej w obrębie religii ludzkiej. Więc w jakiś sposób, żebyśmy widzieli, ten obcujący amerykański młody ksiądz z dwoma prostytutkami, z wieńczeniem religii Wojtyłowej, Benedyktowej, Franciszkowej, Pawła VI, Jano XXIII, i wiedz, że do takich rzeczy kuszony może być każdy kapłan, a nie tylko ten ksiądz. On miał nieszczęście takim grzechom ulec. Dlatego, że jak pozwolono na wprowadzenie posoborowego stołu, który jest bałwochwalstwem, czego bronią biskupi i papieże, to po coś diabeł to robi. Kapłan nie jest chroniony. Nie chcę nazywać tego księdza biedakiem, bo biedakiem nie jest, jest grzesznikiem. Rzecz jest, że mamy triumf, w cudzysłowie triumf, posoborowia, a my w nim nie byliśmy, a dalej nie jesteśmy. A nauczyliśmy się pracować nad zbawieniem naszej duszy, tak jak wiara katolicka ma, czy cały czas się albo ociągamy, albo jakoś guzdrzemy, albo oszukujemy. Nie ma miejsca dla takich postaw w nas. Są. Adwent. Obudźmy się. Trudźmy się nad zbawieniem naszej duszy i do pomożenia w tym naszym bliźnim. Być może właśnie to zamknięcie też kanału YouTube'owego mnie przynajmniej na przyszłość uczyni bardziej świadomym, że no, tam, gdzie nie potrzeba pewnych słów, wiedząc, że się nie kopię z człowiekiem, czy nie ma możliwości jakiegoś przekonywania, wtedy warto by było ryzykować. Jeżeli zamknął kanał, ale kogoś przekonasz, tylko właśnie jak z automatem, ze ścianą, że tam ją kopię, że ona stoi, bo to jest inteligencja, sztuczna inteligencja. W takim świecie żyjemy, coraz nam on będzie bardziej zagrażał. I trzeba wobec tego podejmować właściwe środki. W związku z tym jest jakaś cisza. Nieraz nam też przeszkadzają, mnie nieraz przeszkadza, że Pan tak jakby tylko był zajęty kamerą, ma kłopot ze skupieniem. Być może to też dopomoże. Szkoda, że są osoby, które nie będą miały dostępu do mszy świętej, ale może też z tego powodu zobaczą, że wokół siebie muszą szukać jakichś miejsc, gdzie do mszy świętej dojdą. A jest też dobra okazja dla osób, które, dajmy na to, znalazłyby, zwłaszcza przez internet, to jest takie niebezpieczeństwo, w księdzu upodobanie takiego świętego obrazka. Ja tu słucham księdza Michała, a księdza Natanek, a księdza Chmielewskiego. A Chrystusa ty słuchasz? A Chrystusa ty kochasz? A Chrystusowy chcesz być? Może to jest jakaś pomoc, tak należy to przyjąć. Pan Bóg trzygodniu wiernym błogosławi. Po mszy świętej, z tytułu też pory i tak dalej. Proszę tu, kto zostanie, to zawsze jest okazja herbatę wypić. Daj Boże, coś tam się znajdzie. Ja będę zajęty jakąś tam dłuższą rozmowę, tak żebym się upomniał dla szanownego tu pana gościa i dla siebie o szklankę herbaty, kawy, co tam trzeba. I zejdę na dół właśnie tam do kaplicy, żeby móc porozmawiać. Niech trzygodnim wiernym Pan Bóg błogosławi katezę, powiem, w ciągu dnia, i do kościoła tam na Wronicką udam się w czasie dla siebie możliwym. Nie powiem, że tu od razu, podobnie jak Pan dzisiaj, i krótko spałem, i potrzeba też, żebym wygrzał się. Mama powiedziała, że synku musisz się wygrzać. Pan Bóg błogosławi.